Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Ewora. Już chcieliśmy tu kilka razy przyjechać, ale pandemia nas zablokowała, bo na początku tego roku, w kwietniu, byliśmy tutaj w okolicy. Tu jest ta miejscowość Santa Susana, w której przeżywaliśmy tą izolację pierwszą, wiosenną. I ta Ewora, po drodze mijaliśmy, no są niesamowite piękne budynki, stare budynki. Chcieliśmy tu przyjechać, ale się nie dało. Później przyjechaliśmy w sierpniu, to było znowuż za gorąco. No i teraz jest dobra okazja, teraz jest idealna temperatura. Wracamy właśnie z Nazare. Czy wróciliśmy już na Nazarę i jedziemy w stronę Algarve. No i po to zatrzymaliśmy się w Eworze i chcemy wam pokazać, jak to miasto wygląda. Wiemy, że później ma padać, więc chcemy to zrobić w miarę szybko. Jest jeszcze wczesna pora, w miarę wczesna pora przedpołudniowa. Chcemy zwiedzić miasto, a potem wrócić do vana, jak będzie padać. Naszego vana zaparkowaliśmy pod akweduktem, no i wyszliśmy na miasto, ale przypomniało nam się, że nie mamy maseczki. A teraz są takie zasady w Portugalii, że trzeba mieć maseczkę, jak się wchodzi do jakiegokolwiek budynku, to trzeba mieć maseczkę. W niektórych rejonach Portugalii są w ogóle obowiązkowe maseczki nawet na ulicach, także... No, trzeba mieć maseczkę, my cały czas o niej zapominamy i wielokrotnie się już wracaliśmy. Teraz idziemy do miasta. Nie zbyt wiele wiemy na temat tego miasta, ale myślę, że zobaczymy jakieś budynki, resztę doczytamy, to wam powiemy. Ale głównym dzisiejszym tematem będą pieniążki, ponieważ czytam komentarze wasze, za które bardzo dziękuję. I ostatnio często pojawia się znowu pytanie, za co my żyjemy, jak zorganizować pieniądze, jak to jest możliwe, że my prowadzimy firmę zdalnie i jak to wszystko w ogóle funkcjonuje, skąd kasa spływa. Więc jak wrócimy do vana ze zwiedzania, to wam wszystko opowiem. Poczekajcie chwileczkę, jeżeli ci to przyszli tutaj dla miniaturki, to poczekajcie chwilę albo przesuńcie sobie na później. Bo najpierw będzie zwiedzanko. Cyganie są nieodłącznym elementem krajobrazu Portugalii. Oni zawsze gdzieś mieszkają w większych miastach. Czasami w centrum, czasami na uboczu. Nie wiem do końca, jak to jest sprawnie, ale już w wielu miejscach widzieliśmy, że oni po prostu mają pozwolenie na bycie tutaj. Często mieszkają w takich domkach z falistej blachy, takie wiecie, byle jakie sklecone. Widzimy, że wszyscy na ulicy mają maseczki, dlatego też ubraliśmy my, bo widocznie ta gmina jest też objęta nakazem albo no, nakazem noszenia masek wszędzie. Albo się ludzie boją, nie wiem. No nic, ubraliśmy, żeby się nie wyróżniać. Pycha. To jest taki trochę jak rybny kotlet, tak bym to nazwała. Tylko już bardziej w takiej formie pasztetu. Bardzo dobre. Pasztetu? No, pasztejsz, nie? No taka, to jest taka maść w środku. Zobaczcie, to jest miękkie w środku, a na wierzchu jest z panierce. Bardzo dobre. To jest na słono. A na deser wziąłem takie ciastko. Zobaczymy, jeszcze takiego nie jadłam, także jestem ciekawa. Jest taki piernik w środku. Piernik? A ja mam francuskie ciasto z budyniem. Trochę taki ziemniaczek jednak, zmieniam wersję. Co to jest? Nie wiem.
Kasia, to ty tam jesteś? Hola! Takie foto. Czekaj, 3, 4. Aha, step back. Cuda techniki. Jesteśmy na rynku, tak mi się wydaje, że jesteśmy na rynku, na jakimś takim dużym placu, gdzie jest katedra i jakieś budynki piękne. Jest tutaj przepięknie, magicznie. Wszystko jest takie strasznie stare, bardzo ładnie. Przepięknie, takie żółte kamieniczki, no zresztą widzieliście, nie? Jest przecudownie. Idziemy teraz szukać takiej świątyni z czasów rzymskich jeszcze, chyba z któregoś tam wieku, początku naszej ery. Bo widziałem ją na zdjęciach, że tutaj takie coś jest. Hej, to jest nasz czajnik tutaj. Pierwszy raz się z nim spotkałem. Ja w ogóle jakie fajne rzeczy tutaj mają. Popatrzcie tu na to. Co to jest? Co to jest? Jakiś zaparzacz. Pewnie do kawy. Tak, taki tutaj. Jak kawiarka, tylko ktoś z was podpala. Wiedza... Tu się pewnie podpala, tutaj się jest woda i ona sobie idzie do góry pewnie. Tak strzela. No, mi się wydaje, że raczej woda idzie w dół. Nie no, bo tu się podpala chyba. Co się podpala? To. No nie wiem. Ale mi się podobają też te kubeczki malusieńkie. Na espresso metalowe. Super, i to. To jest super. A propos kubeczków, to do naszego sklepu trafiły nowe kubeczki. Mniejsze kubeczki emaliowane z nowym wzorem Van Life. Są przepiękne, są tutaj się zaraz pojawią. Jeszcze je mamy na magazynie, więc jakby ktoś chciał, to sklep podróżowanie.pl. Tam one są dostępne. Ja wam muszę powiedzieć, że jestem zachwycona tym wzorem nowym, bo to jest taka hybryda naszego logo. Ale nie ma tam napisu podróżowanie, to nie jest do końca nasze logo, tylko to jest właśnie całkiem jakby nowy projekt. Logo jest do spodu. Tak. Także mi się bardzo, bardzo podoba ten wzór, także mam nadzieję, że i wam się spodoba. Ci ludzie w czarnych, długich płaszczach i na czarno ubrani, być może domyślacie się, tak, to są studenci. Tutaj w Portugalii kultura studencka jest bardzo bogata. Najmocniej jest to widoczne oczywiście w Coimbrze, która no, jest stolicą uniwersytetów i tam najwięcej ich jest, tam jest najwięcej studentów. Kiedy jest się na pierwszym roku, przechodzi się chrzest i to nie jest jednorazowa impreza, czasami to trwa. Nie chcę też skłamać, bo nie wiem dokładnie, nigdy tutaj nie studiowałam, ale wydaje mi się, że nawet kilka tygodni. To są różne spotkania, obrzędy, no i przede wszystkim różne zadania dla tych pierwszoroczniaków, które muszą spełnić i muszą zrobić, zanim zostaną włączeni do studenckiej braci. No i to, co widzieliście, to są studenci tradycyjnie ubrani. Ubrani na czarno, w eleganckie ubrania, z tą taką togą. To się nazywa kapa po portugalsku. Bardzo ważny właśnie jest ten początek roku, szczególnie na pierwszym roku dla studentów. A drugim bardzo ważnym wydarzeniem jest oczywiście zakończenie studiów, zakończenie roku, kiedy to właśnie odbywają się różne imprezy. No i w ogóle zakończenie studiów to już jest całe pożegnanie, pochody, no i różne takie wydarzenia. Bardzo fajna rzecz, polecam wam o tym poczytać, bo ja już niestety nie pamiętam tego wszystkiego, ale no ci studenci mają tutaj naprawdę fajne, wesołe życie. Przy okazji sobie szybko jeszcze wygooglałam parę informacji. Studenci w ciągu roku też mają wiele imprez, mają pochody, czasami całe tygodniowe imprezy, ale wygooglałam to, że właśnie te tradycyjne portugalskie stroje stały się inspiracją dla pani Rowling, czyli dla autorki Harry'ego Pottera, i właśnie te stroje, które noszą uczniowie Hogwartu, są inspirowane strojami portugalskich studentów, bo Kate była właśnie tutaj w Portugalii, kiedy zaczęła pisać, czy była w trakcie pisania pierwszego tomu Harry'ego Pottera.
Ostatnio Aldona z kanału Campermaniak pytała, jak to jest w ciepłych krajach, czy liście więdną. Portugalia może nie jest jakimś bardzo ciepłym krajem, takim egzotycznym, ale jest tutaj cały rok słońce świeci, nie ma tu śniegu, ale jak widzicie, liście żółkną i spadają, także melduję, że w Portugalii jest też jesień. Ale nie wszystkie liście, to zależy od roślin, bo część roślin zostaje zielona, na przykład akacja, i szybko znowu się... Żona zawsze musi postawić kropkę nad i. Mąż coś powie, a żona i tak przyjdzie i powie kropkę nad i. Tak? Tak. Tak to już bywa. Po sam to nas bierzecie? Zdecydowałem się. Jestem totalnie zaskoczony tym, co tu się dzieje w tej miejscowości. Na każdym kroku przechodzimy teraz ulicą, patrzy się zaraz obok, jest jakiś kościół kolejny. W ogóle ta miejscowość Évora, Évora przez V, została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO w roku moich urodzin, 1986 roku. I muszę wam powiedzieć, że to jedno z najpiękniejszych miast pod względem zabytków, jakie widziałem. Jest bardzo, przypomina mi Rzym, ale w przeciwieństwie do Rzymu nie ma tutaj tłumów, nie ma tutaj ludzi, ale są za to przepiękne, przepiękne kościółki, place i kamienice, no wszystko jest takie zadbane i piękne, także bardzo, bardzo polecam serdecznie odwiedzić kiedyś Évora. Jeżeli ktoś by z was był w Portugalii, to ma tu moją rekomendację. Przed nami znajdują się ruiny rzymskiej świątyni mniej więcej z I wieku. Do tej pory uważano, że to była świątynia poświęcona bogini, bodajże Dianie. Natomiast ostatnie badania wskazują, że była ona wzniesiona ku czci władcy rzymskiego, emperora. Nie wiem dokładnie kogo, bo nie było napisane. W każdym razie było to centrum ówczesnego życia Évory za czasów właśnie rzymskich. Miał padać deszcz, miało być brzydko, a chmury się rozeszły i świeci słońce, więc korzystając z okazji postanowiłem nagrać ten materiał tutaj na zewnątrz, a nie w środku, bo w środku jest, no, mniejsze, gorsze światło. O, moi drodzy, obiecałem, że dzisiaj wam powiem o pieniądzach, o rozwijaniu wątpliwości, ponieważ dużo osób się zastanawia, jak to jest możliwe, że my od ponad 2 lat podróżujemy, żyjemy w vanie i mamy za co żyć, mamy za co zatankować ten van, mamy na opłaty drogowe i tak dalej. Więc widzę, że jest duże zainteresowanie tym tematem, zarówno w komentarzach tu pod filmami, czy na Facebooku, czy na Instagramie. My o tym nie mówiliśmy już od dawna. Mieliśmy taki odcinek, skąd mamy pieniądze, tylko on był wyemitowany ponad 2 lata temu, więc kto go jeszcze nie widział, to tutaj jest. I tam mówiliśmy, skąd mamy pieniądze, mieliśmy pieniądze na rozpoczęcie naszej podróży. No i teraz szybciutko przypomnę, że my wcześniej pracowaliśmy i mieszkaliśmy w Wielkiej Brytanii, mieszkaliśmy w Londynie i Bristolu. No i pracowaliśmy, oszczędzaliśmy pieniążki. No i z te zaoszczędzone pieniądze zainwestowaliśmy w budowanie kampera, a później przez mniej więcej 8-9 miesięcy mogliśmy żyć za te oszczędności. O tym wszystkim mówimy w tym odcinku, piszemy też w książce Wielki Wóz, także to nie jest nowość. Natomiast no, my mieliśmy takie założenie, że po tych 8-9 miesiącach, jak nam się skończą pieniądze z konta oszczędnościowego, to zaczniemy pracować na ulicy, Kasia będzie grać, może pojedziemy na jakąś farmę, może gdzieś się zaczepimy na jakąś budowie. Wiecie, no opcji było dość dużo, ale no, udało nam się, że tak powiem, rozkręcić ten kanał na YouTubie i ten kanał zaczął nam przynosić jakieś pieniądze. Bo raz, że dostajemy pieniądze z reklam, które się tam czasami wam wyświetlają, wiem, że one są denerwujące, ale one muszą po prostu być, bo jeżeli ich nie ma, to YouTube zakopuje ten film i nie pokazuje, no bo jeżeli YouTube na tym nie zarabia, no to po co mam to zrobić? Więc dlatego te reklamy czasami są, ja wiem i przepraszam, że one tam czasami są, ale no muszą być. W czerwcu 2019 roku założyliśmy kanał na Patronite, nie, 2018, przepraszam. Założyliśmy konto na Patronite i na Patronite też pojawiały się dobrowolne wpłaty od naszych patronów, tam były 7, 10, 20 takie cegiełki, 50, no i tam
patroni nam wpłacali co miesiąc pieniądze, one są, były przeznaczone na przykład na montaż, albo na zakup drona, albo też na jakieś nasze tutaj drobne wydatki. No i tak to mniej więcej funkcjonowało przez pierwszy rok, czyli mieliśmy oszczędności, mieliśmy Patronite'a i dobrowolne wpłaty. Później pojawił się kurs budowy kampera. Na tym kursie też trochę pieniędzy nam się udało zarobić. W tym kursie podpowiadamy, jak wybudować vana samodzielnie, który wygląda taki jak nasz. No i dość dużo osób się zapisało na ten kurs, dość dużo osób wybudowało vany i z tego też nam wpadło trochę pieniędzy do naszego takiego pojemnika z pieniędzmi, z którego teraz wyciągamy i za co żyjemy. Poza tym mieliśmy też lokowania produktów i współprace marketingowe. Czasami na naszym kanale pojawiały się recenzje, a to grilla, to jakiegoś głośnika, a to komputera i różnych też urządzeń, które czasami się przydają w podróży. No i za to, za te współprace, za te lokowania produktów w naszych vlogach otrzymywaliśmy albo wynagrodzenie, albo ten produkt za darmo. Więc to też nam pomogło w reperowaniu naszego budżetu i spinaniu go tak, żeby to po prostu miało ręce i nogi. No a wszystko się zmieniło w kwietniu 2019 roku, 2020, czyli tego roku. Przyjechaliśmy do Polski i będąc na kwarantannie w naszym vanie, otworzyliśmy zdalnie firmę, otworzyliśmy wydawnictwo i to wydawnictwo zajęło się wydaniem naszej książki. Podejrzewam, że większość z Was już wie, że wydaliśmy książkę Wielki Wóz. Jest to przepiękna historia o realizowaniu swoich marzeń, dążeniu do realizacji swoich marzeń. Napisała ją Kasia. Są tutaj piękne zdjęcia i opisy. I no, z tej książki też nam się udało trochę zarobić. Wiadomo, że koszty wyprodukowania książki, wydania książki w Polsce to nie są małe pieniądze, ale udało nam się na nie troszeczkę zarobić. No i te wszystkie pieniądze, które zarobiliśmy z książki, wysłaliśmy na konto oszczędnościowe i z tych pieniędzy będziemy żyć przez najbliższe miesiące. Książka jest cały czas do kupienia w naszym sklepie, sklep podróżowanie.pl. A propos sklepu, sklep to jest kolejne nasze źródło dochodu w tym momencie, ponieważ w naszym sklepie oprócz książki można kupić kubeczki. Mamy kubeczki emaliowane. Ten zakład nowy, więc Wam pokażę. One są bardzo ładnie pakowane w takie kartonowe pudełeczko. No i mamy na przykład takie kubeczki emaliowane z napisem Van Life i on jest przepiękny. To jest w ogóle tak wspaniały kubek, że jestem taki dumny. To on jest zrobiony głównie dla mnie, ponieważ ja lubię taką kawkę małą z mlekiem. On ma 330 bodajże mililitrów. Bardzo fajne kubki, sprawdzają się z podróży. Mamy też większe, w których można jeść owsiankę, w których można pić dużą herbatę. Mamy też kubki plastikowe. To są takie kubki wielokrotnego użytku, czy wieloletniego użytku. Kubki vanlife'owe. Na jednym jest podróżowanie, na drugim jest Vanlife Polska. Z tyłu jest miarka, na której jest wskazane, ile można sobie nalać jakiegoś trunku albo czegoś innego. Ta miarka się też fajnie sprawdza w gotowaniu, bo czasami sobie odmierzamy, ile wody mamy wlać na przykład do jakiegoś sosu albo do jakiegoś tam, nie wiem, makaronu. I te kubeczki też sprzedajemy w naszym sklepie. One są świetne na prezent i świetne dla każdej osoby, która podróżuje samochodem, przyczepą, kamperem albo czymkolwiek, żeby się nie tłukły. To są po prostu mistrzowskie kubki i otrzymujemy bardzo dużo opinii od naszych, od ich użytkowników, że się sprawdzają. Teraz niedawno wydaliśmy też kalendarz. Mamy kalendarz na rok 2021. Kalendarz z naszymi zdjęciami. Ten jest zakład Sarajewa. Tutaj jest Santa Susana. No kalendarz jest fantastyczny. Jest limitowana ilość tych kalendarzy. Też nie zamawialiśmy ich więcej, żeby nam nie zostały na magazynie. Więc mamy też kalendarze. No i jak się tak wszystko doda, to te współprace, kalendarz, książka, Patronite i te wszystkie, to wszystkie składniki, kurs, to wszystko wpada do jednego tam z konta czy pojemnika, no i z tego pojemnika my sobie wydajemy później i żyjemy. To też nie jest tak, że my tam mamy Bóg wie ile tych pieniędzy, tylko po prostu mamy tyle pieniędzy, że mniej więcej moglibyśmy kilka miesięcy przyszłych żyć z tych oszczędności. No, więc tak to wygląda u nas. Nie wiem, czy Kasia chcesz coś dodać? Chcę tylko dodać, że to, że mamy te oszczędności na kilka miesięcy, tak jak powiedział Łukasz, to też wynika nie z ilości jakiejś oszałamiającej tej pieniędzy, tylko po prostu, jakby nie było, van life jest takim sposobem na życie, który pozwala oszczędzać po prostu, nie wydawać dużo. Jakby kilka z takich aspektów, no pierwszy to, że nie płacimy za żadne rachunki, bo korzystamy z tego, co jest za darmo, z wody, prąd mamy ze słońca. Dwa, że przez to, że mieszkamy w samochodzie i nie mamy dużo miejsca, nie możemy kupować wielu rzeczy, więc każde jakieś zakupy, jeśli chodzi o przedmioty, są bardzo mocno przemyślane i zawsze pod kątem tego, czy nam się to właściwie tutaj zmieści.
Więc to nie jest tak, że mamy Bóg wie ile pieniędzy, tylko po prostu życie w wanie wymogło na nas, nauczyło nas tego, żeby żyć po prostu skromnie, w skromny sposób, nie wydawać za dużo. To nie jest tak, że my też jesteśmy całkiem biedni, bo raz na czas zdarzy nam się iść do restauracji, zjeść gdzieś coś na mieście, ale ogólnie zazwyczaj gotujemy w domu i nie wydajemy tych pieniędzy tak wiele. Jeżeli Was jeszcze interesuje jakiś sposób na zarabianie pieniędzy, to tutaj zalinkuję taki odcinek, Kasia o nim mówi, jakie są jeszcze inne sposoby na zarabianie pieniędzy w podróży. Busem przez świat też ma kurs, na którym mówią, jak zarabiać w podróży. My przerobiliśmy ten kurs i naprawdę jest zacny, jest bardzo, bardzo, bardzo nam pomógł w dojściu do tego momentu, w którym teraz jesteśmy, także po prostu możemy sobie nagrywać, tworzyć filmiki, robić to, co lubimy, tak naprawdę żyć z naszej pasji, dzieląc się jeszcze dobrą energią z Wami wszystkimi, no i na tym jakoś zarabiać pieniądze, tak żeby móc za to żyć. Tak, jest jeszcze książka Karola Z kołem się toczy. Mhm. Też książka o tym, jak zarabiać na podróżach, która też nam bardzo pomogła na początku jeszcze zanim zaczęliśmy właściwie gdzieś tam nagrywać. Szukaliśmy jakby tych sposobów, różnych możliwości, interesowaliśmy się różnymi opcjami, między innymi czytaliśmy jego książkę, która też ma fajne pomysły. Dokładnie. Także jeżeli Was interesuje ten temat, to możecie jeszcze pytać w komentarzach. I tyle. W zasadzie już więcej nie mam nic do dodania. To trzymajcie się, moi drodzy. Bardzo Was proszę, żebyście zostawili po sobie ślad w postaci komentarza. Możecie napisać do cokolwiek. Możecie napisać, jaka jest u Was pogoda, albo jak się czujecie, albo jak Wam się podobał ten dzisiejszy odcinek. Bo zauważyliśmy, że YouTube ostatnio nie poleca naszych filmików, ponieważ jest bardzo mało reakcji, czyli bardzo mało łapek w górę i bardzo mało komentarzy. A YouTube po prostu tak działa, że jeżeli nie ma reakcji, no to nie poleca tego filmu i dlatego też jest dużo mniej wyświetleń niż wcześniejszych tych naszych filmów. Także jeżeli my jesteście zalogowani teraz na YouTube'a, to zostawcie po sobie ślad, chociażby łapkę w górę. Będzie nam naprawdę bardzo miło, jeżeli tak się dzisiaj stanie, że będzie tych łapek więcej niż zawsze. Życzymy Wam udanego weekendu, udanego tygodnia, no i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Bye.